Tydzień później, gdy nadszedł czas obrzezania dziecka, Józef i Maria zabrali je do Jerozolimy, gdzie poświęcili je Panu i nadali mu imię Jezus. W świątyni spotkali dobrego i pobożnego człowieka, któremu Duch Święty objawił, że nie umrze, póki nie ujrzy Chrystusa. Miał on na imię Symeon. Panie, teraz Twój sługa może w pokoju opuścić żywych, zgodnie z Twoim słowem. Bo moje oczy ujrzały już Twoje zbawienie. To dziecko zostało wybrane przez Boga. Niech Bóg Wam błogosławi. Kiedy uczynili wszystko, co nakazywało im prawo mojżeszowe, opuścili Jerozolimę i powrócili do Nazaret. Gdy Jezus miał 12 lat, Józef i Maria zabrali go do Jerozolimy na święto Paschy. Przypuszczając, że chłopiec jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi, nim spostrzegli, że Jezusa nie ma. Powrócili do Jerozolimy, by go szukać, i po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, dyskutującego z nauczycielami i starszymi. Czyje to dziecko zadaje takie pytania? On jest z Nazaretu. Sądziliśmy, że wyruszył z nami. Wybaczcie mu śmiałość. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni. Synku, dlaczego nam to zrobiłeś? Ojciec i ja martwiliśmy się bardzo, że cię nie odnajdziemy. Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że muszę zajmować się sprawami mego ojca? Jezus wrócił wraz z nimi do Nazaret, gdzie dorastał i rozwijał swój umysł, ciesząc się przychylnością Boga i ludzi.